Badabum. I wracamy do prosto z kadru i ostatniego komiksu w ramach audycji. Też żałuję, bo jestem pewien, że gdybyśmy mieli więcej czasu, to prawdopodobnie dużo dłużej porozmawialibyśmy o nim, a mianowicie na sam koniec zostawiliśmy Kryzys Tożsamości. Mamy przed sobą tutaj wydanie z wielkiej kolekcji komiksów DC Comics Eagle Moss Collection, ale też komiks ten był wydany przez wydawnictwo Egmont w ramach DC Deluxe. Ale tutaj warto zaznaczyć, ponieważ wydawnictwo Eagle Moss, wielka kolekcja komiksów DC Comics, ale ten album nie wchodzi w skład układanki, bo grzbiety tak tworzą czym puzzle, panoramę, ale ten album nie. To dokładnie, jest to jest w ramach kolekcji, to jest wydanie specjalne, tak? Tak. Dobra, jest. Skróćmy do minimum takie formalne rzeczy, czyli scenariusz Brad Meltzer, rysunki Rax Morales, tusz Michael Baer, kolory Alex Sinclair, okładka Michael Turner. Świętej pamięci Michael Turner, swoją drogą. No, a później mamy jeszcze dodatek ze szty Flash od 2014-2017. Scenariusz Geoff Johns, rysunki Howard Porter, tusz John Livesey i kolory James Sinclair. Dobra, to już mówiliśmy wszystkie ogólne informacje, możemy przejść do konkretów, czyli tak. Ktoś zabija. Tak, znaczy ogólnie trzeba tylko wspomnieć, że Kryzys Tożsamości to jest komiks, który wyszedł w 2004 roku i to jest jeden z tych takich, to nie jest, on się nie wlepia w ramach tych, to nie jest jak Kryzys na Nieskończonych Ziemiach i tak dalej. On ma tylko tak jakby tytuł, który do tego nawiązuje, ale jakby nie jest jakby częścią stricte tych kryzysowych wydarzeń. I tak, historia się zaczyna od tego, że jesteśmy świadkami zabójstwa. I to zabójstwa nie takiego bardzo osobliwego bardzo, ponieważ dotyczy żony jednego z bohaterów. Takiej starej jakby gwardii, która nigdy nie była częścią tych głównych superbohaterów Ligi Sprawiedliwości. Ponieważ... Kojarzycie Elongated Man? Elongated Man, Elongated tak. Man. To jest... Ktoś go kojarzy? No właśnie, to jest, widzisz, to jest problem, od którego możemy być, dlaczego ja uważam, że ten komiks jest po prostu zły. Ale to może troszkę później. Żona tego bohatera zostaje zamordowana, wręcz brutalnie zamordowana i pojawia się wielka tajemnica, kto to zrobił i dlaczego. I kiedy idziemy dalej z tym komiksem i próbujemy odpowiedzieć sobie pytanie, dlaczego mogło do tego dojść, poznajemy bardzo trudną, znaczy taką tajemnicę Ligi Sprawiedliwości, która się odbija na tym całym komiksie, na tym całym wątku. Co jest rozwijane w tym dodatku we Flashu. Tak, tak. Znaczy, w dodatkowych Flashach. Warto tylko dodać, że jakby ten dodatek Flasha to właśnie jest jakby taka historia, która jest pokazywana z perspektywy Flasha właśnie pewne inne tam wątki. Dobra, jak tak. Już jesteśmy przy Flashu, muszę to powiedzieć. Uf. Tam jest koleś, który nazywa się Top i on ma, wysłuchajcie, on ma taką moc. Wyobraźcie sobie, on się tak szybko kręci i ma jeszcze takie broń. I te broń to są bączki. Tak. Bączki, które on rozkręca i wybuchają. No jest taki szybki jak Flash. Ale wiecie, on się tak kręci, helikopter sobie. I się zastanawiałem, że tak naprawdę moc tego Topa to nie jest, wiecie, super szybkość, tylko zdolność do powstrzymywania wymiotów, kiedy... Już myślałem, że powstrzymuje puszczanie bąków. No nie, no, ale powiem szczerze, że bardzo utożsamiam się z Topem i po raz pierwszy widziałem typa, który jako broń używa bączków i aż sobie pomyślałem, że chyba sobie zrobię strój tego Topa i normalnie będę się utożsamiał. Słuchajcie, mamy deklarację tego, że Filip zostaje cosplayerem, jego pierwszy cosplay. Nie, powiedziałem tylko, że topa. Mam, że aż miałem taką myśl nie po prostu, że każdy się chciałby być nie, Batmanem, Supermanem, a ja bym chciał zostać Topem. Filip na następnej imprezie komiksowej, na której się pojawi, przebiera się za Topa. Zresztą to nie jest skomplikowany strój, wystarczy tylko taki pasiak żółto-zielony. Ale wracając do meritum, do samego kryzysu tożsamości. No mamy tutaj do czynienia z taką właśnie mroczną tajemnicą, która wpływa na jakby całą historię. No i jeśli nie znacie tego komiksu, to oczywiście nie chcemy tutaj za dużo mówić, ponieważ to są takie zwroty akcji, takie tajemnice, które no, trzeba zobaczyć samemu, bo to bardzo mocno wpływa jakby na całą sytuację i tego, jak ten komiks będzie odbierany. Mam nadzieję, że kiedyś w studio będziemy mogli troszeczkę większą rozmowę o tym nagrać, żeby też mówić ze spoilerami tutaj, ale cały komiks właśnie wpływa bardzo mocno na Ligę Sprawiedliwości, na złoczyńców również i to jest
tego typu komiks, gdzie coś pęka w niektórych postaciach, coś się zmienia, coś zmienia się pewne nastawienie pewnych bohaterów do pewnych wydarzeń czy do innych postaci też tych właśnie pozytywnych. Brian Meltzer, który jest autorem scenariusza do tego komiksu, jest ogólnie pisarzem książek. On tworzy, Brad Meltzer, przepraszam, on tworzy kryminały, thrillery polityczne, zdaje się. Moim zdaniem to, co zrobił w tym komiksie z tymi postaciami, jest okropne. Ale w takim negatywnym znaczeniu. Pojawia się tutaj taki jeden wątek, który mnie rzeczywiście zaintrygował i jakby mnie kupił. Dotyczy on nawiązania do takiej bardzo starej historii Ligi Sprawiedliwości, kiedy złoczyńcy odkryli tożsamości bohaterów poprzez zamienienie się jakby umysłami, tak? Że, że po prostu oni, będąc w ciele tych bohaterów, po prostu pościągali maski i sobie sprawdzili, kto tak naprawdę nim jest. Tak, selfie. Tak. Natomiast dla mnie Meltzer po prostu wziął to, co było kochane, to, co lubimy, i zostało to niepotrzebnie polane sosem strażników, tak mówiąc w największym skrócie z mojej strony. Natomiast Filipie, co ty sądzisz o komiksie? No, przede wszystkim myślę, że mam inny punkt widzenia ze względu na fakt, że nie orientuję się tak bardzo w DC Comics, uniwersum DC Comics, jak ty, Wojtku. I ja na przykład dużo z tych bohaterów znam, albo w ogóle ich po raz pierwszy zobaczyłem, nie? Może to jest powód do wstydu dla mnie, że nie wiem, kim jest ten, czy ten, nie będę się przyznawał. Ale nie trafiałem na nich. Wolę Marvela bardziej niż DC, ale lubię czytać komiksy DC, to nie jest tak, że jestem przeciwny. Po prostu nie znam tych bohaterów. Więc jakby to, że były nawiązania do jakichś innych historii, czy była umowa jakimś tym, to, czy pojawił się jakiś bohater, to mi po prostu nie przeszkadzało. Szedłem dalej, nie przejmowałem się tym. Bardziej się skupiłem się bardziej na całej intrydze. Giną ludzie, którzy są związani z prywatnymi tożsamościami naszych bohaterów. Tak. I to są z różnych, bo to jest tam i postać, to dotyczy na przykład kogoś z Batmana, i to jest ktoś tam z Ligi. Z różnych jakby tych światów, że ciężko znaleźć, kto jest tym faktycznie tym mordercą. I oni starają się zebrać wszystkie siły, żeby znaleźć jakiekolwiek ślady i tak dalej, żeby natrafić na trop, cokolwiek, żeby dojść do tego mordercy. Oczywiście to im się udaje na samym końcu, jak to w każdym kryminale. Zakończenie może być, dla jednych będzie zaskakujące, dla niektórych będzie totalną porażką, jak to zwykle bywa w kryminałach po prostu, ale że w kryminałach najważniejsze jest właśnie to, w jaki sposób znajdą ten dowód. Motywacja zabójcy często nie jest aż tak istotna, jak sama droga, żeby tego zabójcę po prostu złapać. Mi się po prostu ten album kojarzył z takimi albumami Jeffa Loeba, jak na przykład Długie Halloween, kiedy mieliśmy po prostu gruby komiks. On był w oryginale wydawany w zeszytach oczywiście i sobie wyobrażam czytelników, którzy co miesiąc, tam co ile tygodni chodzili do kiosku czy do swojego sklepu z komiksami i kupowali kolejny zeszyt, żeby się dowiedzieć, jak ta intryga się rozwija. My to mamy w jednym tomie i to jest oczywiście wygodniejsze, ale czerpałem z tego podobną atrakcję jak podczas właśnie lektury Długiego Halloween, czyli traktowałem to jak kryminał, ponieważ tych kryminałów w klimatach superhero jest tyle, co kot napłakał. Dlatego czerpałem z tego satysfakcję. Długie Halloween, a Kryzys Tożsamości to są moim zdaniem zupełnie dwie różne typy historii kryminalnych, szczególnie pod względem klimatu. Ja pozwolę sobie jeszcze dodać, dla mnie kwestia, sposób, w jaki są traktowane właśnie te postaci, to jest w większości to jest dla mnie brak szacunku i nawet to wynika z tego, jak ta historia została rozpisana. Słuchaj, jest na przykład, bo tu giną też postaci i ginie jedna z postaci i kiedy ta postać umiera, to dosłownie przejmują się tym tylko na jednym kadrze. Na jednym kadrze się przejmują, że jedna z tych postaci umiera i potem wszyscy nagle o nim zapominają. Kompletnie. W ogóle nie jest wspominany. No bo zrobili magiczną lobotomię mózgu.
Ale jak będziecie czytać ten komiks, to zrozumiecie, o co mi chodzi w tym żarcie. Ale nie mogę wyjaśnić, bo spoiler. I jeszcze taka inna kwestia, dlaczego tego komiksu nie lubię, to są rysunki Reaxa Molaresa, który z jakiegoś powodu lepiej mi się sprawdzał w Action Comics Granta Morrisona z nowego DC Comics, natomiast no tutaj to jest taka jedna scena, która dla mnie zawsze definiuje, czemu ten komiks jest pod względem artystycznym no kiepski. Tu jest taki moment, kiedy Superman już po tej śmierci tragicznej Superman przylatuje albo przed tą śmiercią, teraz nie potrafię sobie przypomnieć, zdaje się, że to zaraz na początku komiksu, gdzie Superman odwiedza swoich mamę i papę Kenta i oni mówią, że jest jakaś taka śmieszna dyskusja, bo Clark wysyła za darmo gazetę swoim rodzicom, a oni kupują subskrypcję i oni dobrze wiedzą, że Clark specjalnie tak robi, że im anuluje tą subskrypcję, że nie dochodzi ich zamówienie, bo oni przynoszą gazetę za darmo i oni nie chcą, żeby Clark tak ich traktował i wtedy ta mama Kent mówi, że założę się, że Batman nigdy nie robi tego swoim rodzicom i Clark Kent robi taką minę na zasadzie kupię to, czy ty wiesz, że rodzice Batmana nie żyją, a potem czytam w dodatkach w wydaniu egmontowskim, że ta mina Supermana miała oznaczać to, że on sobie właśnie uświadomił, że jak bardzo jego rodzina może być zagrożona i po prostu myślałem, że padnę. No, pod kątem rysunków również jestem na nie. No, są poprawne. Znaczy ja szczerze mówiąc, jeśli chodzi o... Nie, poślawe, mimika jest okropna, wszyscy wyglądają jak koty. Jeśli chodzi o budowanie kryminału, to niestety jakby kolejność tych detektywów mi nie odpowiada, że ja rozumiem, że to wynika z tego, że... Batman powinien tą zagadkę rozwiązać, nie wiem, w drugim zeszycie. Okej, dobrze. Błagam. Ale jak jest pierwsze morderstwo, to oni tutaj, no nie zacytuję i nie zdążę znaleźć. Green Arrow tego. Zauważa fakty, których inni detektywi nie zauważają, bo błagam was. No, wiesz, no i chodzi o to, że na miejsce zbrodni przynoszą, wiadomo, jakiś tam ludzi z technologią futurystyczną z innych planet, że są magowie, szukają śladów, nikt nic nie znajdzie. Po czym, kiedy przychodzą na kolejne miejsce, na drugie miejsce zbrodni, to jest mowa o tym, że teraz bierzemy do pomocy największą Bertę, najlepszego tego i kto to będzie? Superman. Jasny, więc jak Superman może być lepszym detektywem niż, nie wiem, mistrzowie magii, czy typy z technologią z innych tych, z innych planet. Już w ogóle, czemu to nie jest Batman przede wszystkim? No i Superman wygłasza wtedy super ważną kwestię, że ktoś, kto zrobił ten węzeł, był harcerzem. I wtedy padł. Właśnie, to jest ta scena z tym węzłem, to właśnie jest to, o czym ja mówiłem. O nim, bo to był złoczyńca, chodziło tam o wystąpienie złoczyńcy Slipknota i tak, węzeł, porządnie zawiązany i w ogóle... I wszyscy się zastanawiają, tak, to musi być Slipknot, idziemy go przesłuchać, to musi być on. I tylko Green Arrow jako jedyny, ej, ale wiecie, że on nie ma jednej ręki. Raczej potrzebna jest więcej niż jedna ręka, żeby wiązać takie węzły. Green Arrow, jedyny, który pomyślał, na miejscu, no błagam. A Green Arrow tu ma tutaj dużą kwestię, większą niż Batman. Ale nie, no uważam, że dla osób, które nie znają tak super tych charakterów, tych bohaterów i dla nich nie jest istotne, kto będzie wypowiadał jakąś kwestię, tylko istotne jest, żeby pchnąć sprawę morderstw do przodu. Dla mnie ten komiks jest obraźliwy, nie zgadzam się. Okej, ja nie czuję tego... Niezależnie od tego, czy się te postaci zna, czy nie, no on po prostu ja ich nie znam, nie przeszkadza mi to, wiesz, ja znam Batmana, Supermana, niektórych znam z widzenia, niektórych znam ksywę, to jest, wiecie, taka mnogość tych wrogów i tych postaci. To jest człowiek, na okładce na przykład jest człowiek sokół. No okej. Okay. Widziałem go w filmie, serialu animowanym. Tak. Wiem, że istnieje. Nie czytałem żadnego komiksu z tą postacią. I wiecie, chodzi mi o to, że nie przeszkadza. Ktoś, kto nie zna bohaterów, temu nie będzie tak przeszkadzać jak Wojtkowi, który jest biegły w tym uniwersum. Takie jest moje zdanie. Dlaczego jest taka różnica zdań, jeśli chodzi o kryzys tożsamości? Ale jeśli... znaczy inaczej. Zapraszamy, żebyście po prostu wyrobili... Najważniejsze, żebyście mieli swoją własną opinię. Tak.